Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy dzisiaj 1 lutego 2015 roku. Jak widać, pogoda zapisała. Jestem nad rzeką Por. Na razie tu jest taki jeszcze odcinek dość wąski. Przejdę dalej i dzisiaj będę próbował atakować pstrągi. Pierwszy raz jestem na tej rzeczce, więc nie wiem, co tu się będzie działo. No ale będziemy oczywiście próbować. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo wodospadzik ładnie szumi. Rzeczka się robi coraz ciekawsza. Cieplutko, pogoda piękna. Więc myślę, że i rybki też jakieś się pojawią. Już się robi coraz bardziej szeroko. Idziemy, atakujemy dalej. Tu już rzeka staje się coraz bardziej tersza. Są fajne miejscóweczki. Trochę widzę roślinność, zaczyna powoli wodna wegetację. Troszkę tych zaczepów jest. Ale i rybka ma się gdzie schować. Ale generalnie no, nie nastawiam się dzisiaj na rybę. Nie znam rzeki. Pstrąg to jest trudny przeciwnik. Trzeba się nachodzić. Cieplutko się zrobiło, nie wiem, w słońcu to myślę jest parę ładnych stopni. Próbowałem różnych przynęt, między innymi takiego woblera, też innych. Były też gumki w ataku, ale generalnie efekty mizerne. No ale trzeba próbować różnych przynęt, szczególnie jak rybka nie bierze. Pojawiła się mała boczna rzeczka i teraz nasuwa się pytanie, jak ja się przedostanę na drugą stronę. Chyba będę musiał przejść w jakimś płytkim miejscu. Na razie pstrągów brak. Spotkałem wędkarza. Też mówi, że nic się nie dzieje. Żadnych efektów. No i niestety, mimo usilnych starań, wyjazd okazał się bezowocny. Nie było żadnej rybki. No ale przecież nie o to w tym chodzi, żeby zawsze coś złowić. Wszyscy wędkarze to wiedzą.
Tutaj właśnie pojawił mi się zaczep. No i tak zleciało. 3 godziny wędkowania. Wyjazd tak się zakończył bez rybki. Ale w międzyczasie mam fajny pomysł na następny wyjazd. Jeśli pogoda dopisze i nic tam się nie wydarzy nadzwyczajnego, to myślę, że będzie fajne łowienie. Ale nie będę zdradzał szczegółów. Zapraszam do oglądania następnego odcinka. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.